Witam was, moi kochani, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Lightyear Frontier i gra ze mną oczywiście w kooperacji. Niedzielny, witam was serdecznie. Nadciąga zagrożenie, trujące bańki. O. Gdzie? Robić? Co się z nimi robi? Nie wiem, ja przebijam. To nie... Nie wiem, co to daje. O, to jest prądowo! O, szybko! Rany. No tak z ziemi wyłażą. No właśnie, ty. Ja patrzę tu do góry, one... A, one tutaj lecą, no. Ciekawe, co się dzieje, jak ich nie zniszczymy. Mnie to nie chcę sprawdzać. Tam jest dalej, weź jej nic nie rób, zobaczymy. Tutaj Tom? Leci. Tom, tu. Ona leci tutaj chyba, nie? I nie, się rozprysnie, ona pęknie za chwilę, o. Tam za tobą są, za tobą są. No, pękła. A. I zobacz, to jest ten szlam. Okej. Dobra. Dobra, to trzeba... A, jest skończone, dobra. Aha. Zadanie, zagrożenie. Takie budki, no dobra. Skończone. Obroniliśmy naszą chałupkę. Dobrze, to teraz, żeby nie było, że ja jestem... Musimy skombinować te czerpusty chyba i może jak zrobimy więcej olejów czy czegoś, to nam wtedy przepis wypadnie. Możliwe, zobaczę, zobaczymy. Może trzeba kupić przepis, może jest, nie wiem. Może trzeba zbudować nową rzecz, odkryć, która... Ja bym jeszcze jeden mały kulomb. A teraz zrobił. Ty? Dobrą paszę chcę teraz. O. Kupiec przybywa. O! Okej. Okay. Duże zielone drzewo, o! A i co ciekawego jeszcze jest? Duże zielone drzewo. Twarde drewno, surowiec. O, może teraz coś będzie. Bo mamy surowiec nowy surowiec, odkryty. Zobacz. Mhm. Okay, ja chcę nakarmić kogoś. O, nakarmiłem, dobra, fajnie, dzięki. O, jeszcze tutaj są te wąż nawadniający. Ej, co ty robisz? Twarde drewno. Jestem ciekaw, co to jest. Twarde drewno. Są nowe rzeczy. Jest beczka. Można w niej trzymać surowce. Czekaj, dostaliśmy coś nowego. Beczkę, tak. Domek dla ptaków. To jak na bale. To jak na bale. A to wszystko i tylko... Ty, no to trzeba zobaczyć, co tam jeszcze sprzedaje. Może coś ważnego trzeba kupić jednak od niej. To biegnę. Ja też idę. To już lecisz, dobra. Ja pęd żółtego drzewa, jeszcze. Kupię. Nie, żółte drzewo sadziliśmy. Ja pamiętam, że sadziłem. Znak strzałka w lewo. Doceniony zestaw nóg w średnim rycerza, to nie. Silnik w stylu vintage, no. To nie. To są tylko zestawy, takie wózek, ty. Zakupione konstrukcje, może znaleźć w pole konstrukcji. Ozdobne, aha, no patrzyliśmy ostatnio, że to są ozdoby. No to nie. Ozdoby nie chcemy. 3 worki z materiału najwyższej jakości, można w nich przechowywać surowce. Kurhan, sterta z ozdobnych kamieni, to nie. Wyrzeźbiony kamień, dzieło sztuki do ogrodu. Wydrążony kamień, trochę natury w ogrodzie, to nie. Pozwala odpocząć ławka, parasol. Ale nie ma takich przepisów? Bo to przepisy powinny być. No nie, właśnie mi się wydaje, że jak coś nowego zbudujemy, to wtedy będzie przepis, dostaniemy. No dobra, to trzeba surowce, pobudować te głupotki wszystkie, co nam wyskoczyły. Plany, ale kurczę, to są same ozdobne prawie, że rzeczy. Ochrona ale może słońce. Ozdobne też powodują ten, że jak zbudujemy, to dostaniemy jakiś wyższy poziom czy coś. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Dobra, kupię tak jedną znak, skręt w lewo. Bo to kosztowało, było przecenione. Znak strzałka w lewo i ja to postawię, kurka, nawet. Znak strzałka w lewo. Ty, to są miękkie drewno, chcę. Ty, to są te żółte drzewa, co ja zasadziłem. Weź ten, czy one urosły już, czy nie?
Nie, takie małe są. A, poli jagody nie podczynię podlewam, bo one są zielone już do zebrania. Drzewo, żółte drzewo, ty, one jest do zebrania chyba już. Nie wiem, zobaczę. Zbieram je, zobaczę, czy dostaniemy coś. Ale żółte drzewo to zwykłe są drzewa, to nic. No nie, pędzu tego drzewa, nie, nic nie ma faktycznie. Myślałem, że to będzie miękkie drzewo, drewno, wiesz? Każde drewno jest miękkie. O Jezu, jest... Jak nie jest twarde. Okej. Okay. Wiesz, to w tej grze tak działa, nie? No dobra, no dobra. Że jest tylko drewno i twarde drewno, nie ma miękkiego. Czy ja chcę dobrą paszę zrobić? Ile potrzebujemy dobrej paszy na ten? Trzy sztuki, nie? Na każdy ten. Na każdy gniazdo? Każde gniazdo. Mhm. Trzy sztuki, czyli 9 sztuk trzeba zrobić, żeby wszystkie gniazda nakarmić. Tak. Dobra pasza. Okej, zrobiłem. Dobra, trochę czerpówce trzeba kupić, bo mamy mało. To ty kup, a ja idę karmić. Mhm. Bo ja teraz zobaczyłem, że mam możliwość karmienia w końcu. Nasiona czerpusty, dobra, ile tego kupić? 10 sztuk? Nie wiem, mamy po 9 na... Dobra, to kupię jeszcze 9. Iu. O rany. Tu mamy posiane, tu jeszcze nie. No, podstawowa kasza, pasza. Dlaczego podstawowa chcę? Nakarm, nie mogę znowu. Cholera, o co chodzi? Ja mam dwie sztuki, a on chce... Zaraz, on chce, teraz chce podstawową paszę, a przedtem chciał dobrą paszę. Co jest grane? Coś tam gra świruje. Nie no, ja chyba nie głupieję, no naprawdę. On chciał podstawową paszę. Czy nie, dobrą paszę przedtem. Dobrą, nie? A teraz chcę podstawową, czyli nie wiem o co chodzi. Może nakarmiłem? Woda mi, nie. Woda mi się skończyła. Nakarm. No i nie działa. Dole, nie wiem o co chodzi. Dobra, olać. Ale jak nie działa? No nie działa. Masz taki głupi napis? Nie, teraz mam normalny napis, tylko nakarm i obok podstawowa pasza 2:1, którą mam w dwie sztuki. Mhm. I naciskam E nakarm i nic. Ale jaja. Ale to ciekawe. No jest ciekawe. Jest ciekawe. Kurka, pójdę do innego nakarmu. Albo nie, dobra. Olać to. Ja chcę zobaczyć... O Boże, wyszedłem z mecha. Ja chcę zobaczyć ten... inny biom. Dobra, wszystko zalane. Posadzone. Ty zadbaj o ogródek, tak, a ja sobie będę spacerował. Jeszcze. Dobra, spróbuję postawić jeszcze jedną. 8 desek i 9 roślinek. 8 drewienek, 9... Ty, ja se inaczej, chałupkę se postawimy. Postaw se chałupkę. Może, nie, bo może to właśnie musimy stawiać. Chodzi mi o to, że wiesz, mamy dom i trzeba postawić małe domostwo. Dobrze, 25 drewna, 40 włókna i 4 ramki. To zobaczmy, co my mamy w skrzynkach. Włókno już prawie będzie, bo mam 30. Ramki mamy 3 sztuki w tej, w środkowej. Są potrzebne. No to jeszcze jedną mogę zrobić, tylko muszę... Czy ja mogę zrobić jedną ramkę? Mogę na zrobić. Drewno nie ma, trzeba iść na wycinkę. To ja lecę. Już ramkę robię jedną. Parę drzew. Chcę wyciąć parę drzew. Dobra, ja ramkę robię. Będziemy wam wokół. Dobra. Tyle po drewno zwykłe. Też pobiegnę coś zebrać. Bo tak już ogołociliśmy lekko teren. One nie rosną tak szybko. Zielone drzewo. Nie rośnie tak szybko. No, długo rośnie. Idę stawiać kolejne. Dobra, to ja już też wracam. Cztery ramki mamy. Cztery ramki.
Ja jedną dorobiłem, bo mieliśmy trzy. No dobra, to ja wrzucam do któregoś tego, do której skrzyni to jest prawie pełna, więc nie ma sensu. Do tej nowej. Wrzucam 45 drewna i 92 tego włókna. Okej. I jeszcze tutaj, o, zebrane poli jagody, dobra. Czyli szalej. Tak, ja mam drewno wziąć. Co jeszcze? Włókna, włókno i ramki. I ramki. Ramki. Okej, okay, przeciążenie. Aluminiowe. Tak, tak. I możemy domek zrobić. Ale gdzie go postawić teraz? No gdzieś, jaki jest duży, nie wiem. On jest taki, no... O, dobra, postawię go... Uwaga. Tu. O. Wtedy nie wiem, czy namiot trzeba, można zlikwidować, albo coś takiego. I stoi. O, mała chatka. O. A możemy wejść, może wejść do niej? Jakiś bajer dostaliśmy? Na pewno możemy. Przyjaciel zwierząt. Jak na nią sobie naciskam. Wejdź. To jest sokoloko, przyjaciół zwierząt. Nakarmione zwierzęta mają szansę wykopać dodatkowe surowce. Buduj dekoracje blisko domostwa, zwiększyć przytulność. Przytulność, ale co? Nie, przytulność to tylko daje jakieś bonusy. To jednak chałupa nie daje. To chałupa nic nie daje takiego. Nie. No dobra, no to ja myślę sobie, że za chwilę pójdziemy spać, ale ja bym musiał się przejść, bo chciałbym zobaczyć w tym miejscu, co ty byłeś, jak to wygląda, ten kamienny szczyt. Patrz, tu jest śluz. Śluz? Bańka jakaś pękła, wiesz, nie zmyliśmy go. A, okej. Okay. Smrodził brzydal jeden. Ja tutaj miałem sobie zrobić, czekaj, co to było. A gdzie tu jest wejście na ten kamienny szczyt? Tam takie wąskie przejście jest. A, aluminiowa elektronika, olej... Kurde, nic nie zrobimy więcej. Aha, strome urwiska, jestem na stromych urwiskach. Mhm. Ale to nie jest kamienny szczyt jeszcze. Widzisz żółty znacznik? Nie. Mój, to tam idziesz. Idę na niebieski znacznik. No to idziesz na inne miejsce zupełnie. Niemieckie to masz nizinne równiny. A, ja poszedłem na nizinne równiny, dobra. Żółty jest na kamiennym. Ale wyszedłem. Znalazłeś tam. Wszedłem gdzieś. Znalazłeś. No jakieś ancient ruins kolejne. Kurde, tam nie będzie jakichś tych... Olewka wie, nie? Baza danych, się zastanawiam. Stromy urwiska. Odkrycia, ale my żadnych odkryć nie mamy. Surowce. Jeszcze nawet nie wszystkie surowce w nizinach żeśmy ogarnęli. A ciekawe, że postęp od ratowania nizinne równiny pokazuje 0%. Tak? Tak, 0 artefaktów, 0 skarbów. To trochę bzdurę pokazuje, bo my żeśmy... Nie, bo my w łąkach byliśmy. Ups. Dobra, wróć. Ja się przy... Ja się, mój mech przewróciłem. Okay. Musisz wyjść, postawić go i wejść jeszcze raz. Dziwne kamienie, artefakt. O co chodzi z tymi skarbami? Ktoś może z widzów wie, co to są odkrycia skarby, o co tu biega? Bo nawet na łąkach mamy 7 skarbów. Nie mam pojęcia w ogóle, o co tu chodzi. Bo te skarby będą tymi rzeczami, które pozwolą nam się nauczyć innych rzeczy robić, jakimiś przepisami. Może? Kurczę, ja tak sobie bym poeksplorował tu chętnie, ale się boję trochę, że sobie zrobię krzywdę. Nie no, tutaj nic cię chyba nie zabije w tej grze, raczej tylko po prostu będziesz miał daleko albo zabłądzisz. O, jest przejście. Znalazłem przejście tajemnicze. Co to jest? Odłamki gołdy. Dobra, to ja muszę ale mechem podnieść. Sobie położę go tutaj przy mechu. Okej. Dobra, idę dalej. Co my tu ciekawego mamy? No i od razu odcinek lepszy, jak się kurka ma jakieś ten...
Kasujemy Kolejny olejek. artefakt. Jak się ma jakiś taki eksplor, to od razu lepiej. Dziwne kamienie. Kolejny artefakt. Ładnie. Że jaki tu jest, jaki to ten labirynt. No dobra, ale to nie, nie na tym miało polegać nasze dzisiejsze zabawy. Problem jest w tym, że nie mam pojęcia, jak zdobyć nowe przepisy. Ten pył. Nie? No. Jak go w ogóle ogarnąć? Bo tutaj nic nie ma opcji żadnych. Więc może widzowie będą na tyle uprzejmi i nam pomogą. Właśnie. Powiedzą nam, jak ten czerwony pył zdobyć. No bo bez tego nie pójdziemy w kolejne krainy. Bo tylko mamy czerwony kryształ, jako teraz dostępny, z którego ten pył można zrobić. Innych rzeczy nie mamy. Żeby zrobić lepszy odkurzacz, bo trzeba miedzi. Rany. Się zastanawiam, czy wszystko, ale chyba wszystko pobudowaliśmy takie przemysłowego. No też mi się tak wydaje. Z tego, co mogliśmy, to na razie tak. Montomnia? Czy co, ma być ich więcej jeszcze? Po prostu, wiesz, że było dużo, dużo, to dopiero wtedy dostajemy coś kolejnego? To trochę głupio by było. Beczka, można w niej trzymać, ale to jest to samo, co skrzynia, to nic nie daje. No, trochę artefaktów zdobyłem. A to dobrze. Że jakiś przepis zdobędziemy, jak te artefakty znajdzie. To właśnie, no ale co z nimi? Znajdziemy artefakty i co? Nie wiem, to tylko dajesz, tylko masz ten jakiś. O rany, ja nie wiem gdzie, ja pobłądziłem ty. Ale jest kolejny artefakt. Bo mamy 14 artefaktów w ogóle niby do znalezienia tutaj. Ja już 7 znalazłem. Nieźle idzie. A tu jest wyjście, dobra, tutaj znalazłem kolejny artefakt. Dobra, to i tam byliśmy. No na razie starczy. Nie chcę dalej chodzić, szukać. O kurwa. O. Dzień 14. Coś to, bo myślałem, że coś to zmieniło. No dobrze. Widzisz, i spać nie poszliśmy, ale trudno już. No. Ty, ale słyszałeś, co ten satelitka tam gadała, że poczuł się jak w domu, może jednak trzeba faktycznie zrobić mocno domowo i wtedy od niego coś dostaniemy? Jakiś nowy, a to trochę głupio by było. No nie wiem, może. Mi się wydaje, że na pewno musimy, kurka, jak na któreś z tych biomów nowych iść, ale... No ale nie pójdziemy, bo nie ja mamy wiem. Czym ich oczyścić. Nie wiem, no. 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 Co to jest? Zastanawiam Wieża? Się, czy... możemy tam na przykład nie oczyszczając tego iść. Bulchewka. Czy jest sens po prostu? Wiesz, wleźć tam i szukać właśnie, może znajdziemy jakieś przepisy albo coś. Czekaj, to jest... Gdzieś ja jestem na stronach urwiska chyba teraz cały czas. Dobra, burchewka się zrobiła. Nasiona burchewki. Ja pójdę proszę zobaczyć bardzo. Tutaj w takim razie, czy to jest to. To są łąki. To nie. Dobra, to idziemy na ten żółty jednak znacznik, bo... Pam, 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 pam. Co z tą bulchewką? A, olej. Olej z bulchewką. Konstrukcja. Trofeum egzofarmera. Ale to trofeum. Kurde. To nie jest... Wymaga piła ostrza.
Co to jest? Krzew. Więc przybywa. A to jest zwykły krzew, myślałem, że coś nowego. Dobra, idę jeszcze raz poszukać. Czy z nią nie ma, nie się nie zahandlować. Kamienisty szczyt. Tych. I tutaj muszę... Plany, ty, no mamy plany, ale to są wszystko głupoty. Myślałem, że od niej plany kupimy, ale to jest tak, parasol, jakieś strzałki... Wąż nawadniający wymagany jest, faktycznie. Żywopłot, urchan, wydrążony kamień, wyrzeźbiony kamień. Surowce. Nasiona pszenicy, pędz żółtego drzewa, pędz zielonego drzewa, nasiona bulchewki. Może tych bulchewek trochę kupię. Tak, chociaż żeby była jedna ta z 9. A i pędz zielonego drzewa może, bo drzew nigdy mamy mało. Jedną sztukę kupię. Dobra, i zasadzę od razu. Dobrze, a ja sobie szukam, bo ja jestem sobie na tych kamienistym szczycie. Go nie będę ratował na razie, bo nie możemy. Ale chcę sobie obejść, zobaczyć, czy coś ciekawego tutaj znajdziemy. Ja powiem ci, że myślałem, że tych drzew będzie więcej. Ja dostałem jedną sadzonkę. To trochę... No. No nie. To nie opłaca się, bo 200 kosztowało. Chyba, że będzie z niej drzewo nad drzewami. To wtedy powinno się opłaciło. Jakieś zejście na plażę. Gdzie ja jestem? Daleko. A, wyszedłeś na kamienny szczyt, na brzeg. No dobra, ale powiem ci szczerze, że nie widzę żadnych nowych rzeczy na tym kamienistym. Pewnie trzeba oczyścić, żebyśmy dostali nowe surowce. Pewnie tak, pewnie tak. Wąż nawadniający jest potrzebny, tak jak mówiłeś. Więc ja będę wracał. O! Olej z bulchewki. Olej z bulchewki, dobra. Oleju z polijagód mamy dużo. Nizinne równiny. Czy ja mogę do domu wrócić? O, włókna. No to będzie leczenia tutaj, kurczę. Powiem ci, że zastanawiam się cały czas, kurde. Co z tym pyłkiem czerwonym z tego kryształu czerwonego. Nie no, zdecydowanie widzowie, jak wiecie, to dajcie znać. Tak, podpowiedzcie nam, no. Tłuc i nie tłuc. Bo my nie wiemy. My ograniczeni. Ty, znalazłem na stromych urwiskach. No. Miedź. Złoże miedzi. A czy my czasem sobie. Wydobądź. No właśnie, surowiec odkryty. Dostaniemy na pewno masz. Miedziany drut, jest. Tak, nowa konstrukcja. Prasa do kwiatów. Prasa do kwiatów. Kruszarka, no to będzie. I kruszarka. No i w kruszarce zrobimy ten, dobra. To już nie, to chyba wiemy. Aha. To pewnie trzeba będzie dużo miedzi, jak znam życie. No pewnie tak. Znajdź barwokwiat, buduj prasa do kwiatów. No. Czekaj, jeszcze ja to bym zbudował tutaj chętnie. Wow, aluminiowa. 6 rudy miedzi na prasa do kwiatów. I dopiero z tego będzie można zrobić ruszarkę, czyli te miedziany drut, 4 sztuki. Dobrze, ja ci powiem, że zaraz ile sztuk udało mi się zebrać. Przeciążony jestem oczywiście, ale mam 34 sztuki rudy miedzi. O, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tylko teraz nie wiem, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasz dom. Na mapkę, zobacz.
Aha, jestem na... Przejść w tą stronę chyba, tak? Kurde, znowu drewna nie ma tu. Tam jesteś, o. Ty musisz w prawo, bo... Tak, tak. Ty, ja jestem przy tym wielkim drzewie ogromnym. Mhm. Dobra, idę ciąć drzewa kolejne. Ale biegać nie mogę, bo jestem przeciążony. Ale dobrze, przyniosę do domu miedź. Dużo. Tak. Dużo miedzi. To teraz już wiemy. Musimy się podzielić, że jedno z nas będzie na przykład karmić i tam ten, a drugi będzie biegał po miedzi po aluminium. Albo jeden po aluminium, drugi po miedź. Bo to trochę daleko dosyć po tą miedź, żeby iść. Brzydka pogoda, leje, beznadziejnie. No dobrze, bo... Nie, dobrze, bo ja chcę postawić ten. Kolejny ten. Prawy, więc nam za darmo podleje. Dobra, stawiamy. O, jestem przy domu. Okay. Ej, tu ta miedź wcale nie była tak daleko. Ja tu mam, do zasiania. Dobra, to ja w takim razie zrobię bulchewka zasiana. Dodatkowe rzeczy. Uff, jestem. Dobrze, mamy do zrobienia prasę do kwiatów. Tworzy farby, to najmniej mnie interesuje. Kruszarkę. Ale kruszarkę trzeba mieć drut. No, drut pewnie robisz tu. W montowni teraz myślisz? No. A tak. Mogę. Nie wiem, ile sztuk by było potrzebnych. Ile? No, trzeba zobaczyć, ile na tam. Zrobię 5 na razie drutów. Poczekaj. Do kruszarki potrzeba 4 druty. No, ja zrobię 5 akurat zrobiłem. Robię. Czy zrobiłem już? Wypadło mi. Podniosłem. Świetnie. Czy my mamy jakieś miejsce na kruszarkę właśnie? Będziesz na nową wiatę może zbudować. Teraz potrzebne mi aluminium. 24. Ja mam tyle. I jeszcze mi było potrzebne kamień. Kamień jest... Czekaj, zaraz wyjdę, bo w mojej... Trzeciej tej. O. Dobra, już mam. I teraz zbuduję. Przynajmniej zobaczę, czy da się gdzieś... O Jezu, jakie to jest ogromne. A, to nie jest pod tym. Nie. Musisz stać na zewnątrz. No to dawaj. Czekaj. Gdzie to dać? Tak, żeby nam też to nie przeszkadzało, żebyśmy chodzimy z robotami. Gdzieś za domem może. Obróć ją tak. Żebyśmy nie musieli się... O, gdzieś w naszą stronę. No dobra. On tu będzie wyrzucał te rzeczy, nie? Piknę. Kruszarka. Aha. I co teraz? I zajęta? Można robić. Już wychodzę, przepraszam. Dobra. A, i kamienny kryształ można robić. Czerwony kryształ, tak. Pył kryształowy. No jest, o to chodziło. I zrobię kilka sztuk już. Tyle, ile mogę. Niech się robi. Ekstra, jest progres, moi kochani, jest progres. To jest najważniejsze. No, teraz jestem zadowolony i mogę kończyć odcinek, jak trzeba. Ale wiesz co? No. No to ja wtedy idę sobie zrobić, bo chyba będę mógł, tą lepszą wąż nawadniający, nie? Teraz on chce... Czekaj, on chce... Tam pył trzeba było celowanie, mieć. Rozmiar hydroplyspis, zasięg węża nawadniającego, moc węża nawadniającego, 10 pył i olej z czypust. No być może to jest to, co musimy zrobić. Chyba. I tak samo mogę zrobić moc żniwiarki próżniowej. Tylko musimy więcej oleju z bulchewki. Olej z bulchewki... I więcej mieli... Można stację pogodową zrobić. Pokazuje nadchodzącą pogodę, no ale to potrzebuje 10 pyłu, 3 miedziane druty i 10 twardego. Ojena, no to będziemy farmić. Oj, będziemy farmić. Miękkiego.
miękkie drewno. A, to jeszcze jakieś inne drewno. A mówiłem ci, to śmiałeś się, że każde drzewo jest miękkie. A, jak nie jest twarde. No. Okej, to gdzieś... A, bo to jest drewno, twarde drewno, jeszcze będzie miękkie drewno. Opa! To się narobiło. No. Dobra. 5, 4 druty, to jest bla bla bla. 4. Wiesz co, ja sobie zrobię chyba jeszcze lepszą wciągarkę. A zabrałeś ten drut? Zabrałeś. Ja sobie nowy zrobię. Ile ja nie dotykałem drutu. A może ja wziąłem? A nie, wziąłem przypadkiem. Nie, spoko. Nie, trzymaj go sobie. Okay. Ja zobaczę, ile mam jeszcze rudy miedzi. 16 sztuk, mam jeden drut. Potrzebuję 4, więc jeszcze sobie 3 druty zrobię. Bo nie wiem, czy tej... Kurde, ale to potrzeba... Teraz olej. Rasa do kwiatów, 6 rudy potrzebuję. Mamy olej z bulchewki. Ja mam tylko 2 sztuki. Ze 2 zrobię, więcej nie. A mamy w ogóle bulchewkę gdzieś? Już nie. Mamy tylko, dopiero ja mam tylko nasiona bulchewki. Ja już zasiałem, no to dawaj jeszcze jedną tączę postawić i kolejną bulchewkę posadzimy. Tam jest drewno. A masz ten, jakąś pustą tą? Nie masz pustej, wszystko pełne. No to w takim razie ulepszenie z bulchewki będzie w następnym odcinku. Znaczy ulepszenie... Tak, zaraz machniemy. Czerwony kryształ, był kryształowy. Odkryto. Nowy przepis, czerwone szkło, nowa konstrukcja, mieszalnik kolorów. No. To jest miedź, to? Miedź była potrzebna, po prostu miedź. Trzeba było mieć. Miedź, a nie mieć, no tak. Tak, ale tutaj jest pytanie. Sypie się olej. Dobra, możesz tu bulchewkę dziabnąć, ja mam tylko 3 nasiona. No to dawaj. No to daję. O Jezu, nie mogę biegać. Masz 3 nasiona, to... Gdzie to jest? Teraz to dawaj, obsadzaj. Ups. Ale... No dobra, o. Git, dobra. Okej. Okay. No i spoko, i co? Idziemy z no noc, spoko. Idziemy spać i kończymy odcinek. Tak jest. Ale już idziemy spać w chałupce. No tak. O, oświetlenie. O. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Cóż, w następnym odcinku będzie przynajmniej dużo tworzenia. Tak, dużo. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Macie się, hej.